Panie marszałku, panie i panowie posłowie, państwo ministrowie. W ostatnim czasie, w ostatnich miesiącach zauważamy, iż w Polsce odbywa się cykl w różnych środowiskach gospodarczych, naukowych, poświęcony pakietowi klimatyczno-energetycznemu. I w minionym miesiącu, 24, odbyła się również konferencja w Krajowej Izbie Gospodarczej, której przesłanie brzmi: nie stać nas na milczenie w sprawie unijnej polityki klimatyczno-energetycznej. Argumentacja, która płynęła z tej konferencji, mówiła, że pomimo braku międzynarodowego porozumienia w sprawie ochrony klimatu, Komisja Europejska nadal forsuje politykę klimatyczną, która ma na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych. Unijne działania są podejmowane bez udziału światowych potęg gospodarczych, takich jak Stany Zjednoczone czy Chiny, co powoduje jedynie przeniesienie produkcji przemysłowej z Unii do innych krajów. Polityka ta również nie ma sensu z powodów gospodarczych, gdzie już wiele argumentów padło i wcześniejsze analizy środowisk naukowych, gospodarczych pokazują brak wzrostu gospodarczego, wzrost kosztów produkcji, etc., etc. Ale co jest najważniejsze, panie premierze, to, że wynegocjowany przez pana pakiet klimatyczny w obecnym kształcie blokuje Polsce dostęp do własnych surowców energetycznych, uzależniając Polskę od technologii starej piętnastki, która takich zasobów nie posiada. Upoważnia to zarazem Polskę do stanowczych działań na rzecz zmiany wprowadzanych rozwiązań związanych z pakietem klimatycznym. Stąd pytanie, panie premierze, jakie działania pan podejmie, aby renegocjować obecny pakiet klimatyczny, dziękuję, który wchodzi w życie? Jakie podejmie pan działania, żeby wstrzymać to, co zaprezentowano w listopadzie 2011 roku, a więc założenia dokumentu Energy Roadmap 2050? Dziękuję, panie marszałku.